Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płyta! W drugiej kolejce uzdrowieckowej Ligi Halowej rozegrano 4 spotkania, a przełożono mecz Invenio z Joyce'em Queen'em. Najciekawiej zapowiadały się spotkania For Fun Wałbrzych, Ale Jazz, Forever Football Team i Śmigielskie Ogrodzenia, ale też powinno być bardzo ciekawie w meczu T-Bestu z Transway GK Auto Lutz. Zapraszamy na skróty z rozegranych spotkań. I obecnie liderujących tym rozgrywkom, a więc drużynie KS Walim, co też pokazują stroje na koszulkach. Jednak pierwsze trafienie po doskonale rozegranej akcji i uderzeniu. No teraz dobre zagranie tutaj do Pokory. Pokora sam na sam z Lipowskim, a Lipowski, jak to Lipowski, łatwo go tutaj pokonać się nie da. Żuk jednak nie odpuszcza. Woźniak, Bilejszy jest pierwsza taka efektowna interwencja w tym spotkaniu. Szykuje tutaj pozycję do oddania strzału. Brawo, bardzo ładnie to wszystko przygotowane. Choć też Bilejszy na posterunku. Minutach tego spotkania. Kraus. Z dystansu. Brawo, bardzo odważnie. Dobrze teraz Kraus. I Lipowski pokonany. Ta piłka jeszcze w międzyczasie przez jednego z rywali. Żuk bliski tego, by zdobyć bramkę. Doskonale do Skarbińskiego. No i jest bramka, szybko tutaj zdobywają gola, można spokojnie podejść do rywalizacji. Pokora, Lipowski przed siebie, tylko zrobić tylko kłopot z tym, że nie miał do kogo zagrać. Teraz kapitalna asysta do Nowackiego, no trzeba przyznać zawodnicy T-Bestu. Żuk, okazja, jeszcze jedno uderzenie na bramkę, ale za to teraz szansa w drugą stronę, kula, Żuk obok bramki, no więcej wytchnienia, a tu kula, proszę, tak niby to niepozornie, niby sam wchodzi do środka, teraz Borek, słupek i jeszcze raz Skarbiński, zablokowane to uderzenie, dobra akcja, Transfer jednak nie wykorzystuje tej sytuacji i Fedycki teraz ma okazję na wyrównanie, będzie bramka, nie, Bilejszy piłkę wybija, teraz nie ma go w bramce, Fedycki, pusta bramka, nie trafia, zaczął już tak troszeczkę gasnąć. A teraz dzieje się coraz więcej, gol, wyrównanie, świetnie Żuk, asysta jak się patrzy, dokłada nogę tylko Mariusz Fedycki, jest 2-2, zarówno w jedną jak i drugą stronę, Kraus, ajajaj, doskonale teraz jednak uderzenie Krausa broni Lipowski, jednak piłkę Pokora, ma dużo czasu, miejsca, Lipowski, Pokora, nie daje rady Lipowskiemu, no. Kapitalnie tutaj Marek Lipowski znowu broni dostępu do własnej bramki i teraz jeszcze jedna interwencja bramkarza T-Bestu. Dzisiaj gra świetnie, ale też trzeba przyznać, że robi co może, tak jak w tym momencie, aż na samym końcu robi też przewrót w przód, w tył, a ląduje w siatce. Tak naprawdę koniec tego meczu, wygrywa Transway GK Auto Lux 3-2 i był... ...w uzdrowiskowej lidze halowej w zeszłym sezonie w innych klubach, w innych zespołach, co pokazuje, a teraz byli tutaj blisko. Całkiem niezły pomysł, Tomiasz broni to uderzenie, jeszcze jedna próba i proszę, bramka 1-0 dla zrzeszonych, zupełnie nieoczekiwanie. Która dała bramkę, na pewno godna pochwały. Jest dobre przyjęcie, Gredziński troszkę niepotrzebnie tak znaleźć rozwiązanie. No i jest szybkie wyrównanie. Rutkowski, Szymkowiak, jeszcze Kuliński, gol! Aż prawie ta piłka wybita, bo stać się ponownie do obrony, bo jest tutaj niebezpiecznie. No i drugi gol, Olimpijczyk już na prowadzeniu. Zdaje się teraz Borczyk wszystko ratuje po raz pierwszy i teraz już chyba nie uda się tego zatrzymać, ale jednak.
I tu Borczyk tak dość instynktownie wyciągnął dłonie w górę, ale dobra interwencja bramkarza Rzeszonych. Teraz słupek! I jeszcze raz Sawicki, Wodnicki, tutaj Krzemiński stracił piłkę. A pusta bramka, będzie gol! W środku Wodnickiego i Sawicki pod bramką. A właśnie to! Nie dają się tutaj sprawić, żeby po prostu ta przewaga rywala była duża. No a teraz doskonały powrót do obrony, no tylko że później już nie było nikogo, kto pod nogami Zrzeszonych. Szymkowiak do środka, okazja teraz na bramkę, świetnie to wymyślili, tylko powalczyć się o lepszy rezultat, choć na razie wydaje się, że to niemożliwe. Jest okazja, gol, trzecia bramka, Rutkowski. Na razie jest szansa, Bogacz do środka, słupek i Kolipijczyk, a to 4 sekundy, jest jeszcze trafienie na podanie, a i nie doczekał się, doskonały powrót Bogacza. No, ale teraz błąd i będzie bramka, ależ takiego obrotu sprawy tu się pewnie nikt nie spodziewał. W jedynku właśnie z tym zespołem dzisiaj grają zupełnie inaczej i Szymkowiak bliski tego, by strzela jednak, nie bliski, a strzela. Przeciwnik radzi sobie dobrze, teraz jednak ponownie Olimpijczyk w ataku, Borczyk, ależ znowu dzisiaj tutaj się popisuje sam, ale no tym razem ta piłka do Krzymińskiego, poprzeczka, nie ma bramki, a więcej zrobić, choć nie wyszła ta kontra, jeszcze szansa, Borczyk teraz tutaj broni, jest jednak, teraz już gol, piłka wpada do siatki, po Krzymiński, gol, no, Wodnickiego i okazja dla Olimpijczyka na szybką akcję, bramkę pod koniec, słupek, jeszcze raz ten słupek. Tu już będzie kolejny gol. Olimpijczyk pieczętuje chyba już to zwycięstwo. Słyszymy ostatnią syrenę. Krzymiński, gol kolejny. Ale trzeba im oddać, że za chwilę na koniec tego meczu z Rzeszonym się należało 10-5. Oddać strzał na bramkę, jest jeszcze okazja, gol pierwszy, szybko tutaj, bardzo precyzyjnie wykonany atak, no, tutaj radzi sobie Makowski, ależ zaskoczyłby tu Rudzkiego, tym właśnie tej drużyny, jeszcze raz, aj, tutaj bliski, te nogi do nogi, gołek z pierwszej piłki i okazja, dobrze broni Makowski, Ledges, tak jak teraz, okazja, Dobrowolski, ponownie gdzieś tam Makowski wybija tę piłkę poza boisko, to się uda zrobić. I jeszcze Kmera, tutaj trzech rywali miną i Makowski broni w ostatniej chwili, już tu takiego zamieszania pod bramką chyba. Dobrowolski w pełnym biegu dostaje teraz to zagranie, jest w futsalowym trybie. Lubczyński czeka z tyłu, a teraz poprzeczka, choć teraz ponownie okazja. I 12-10 sekund i koniec pierwszej części, Supik, Lubczyński, Supik, będzie nie. Tym razem ich sporo wysiłku. Teraz Konsewicz był bliski tego, by tutaj minąć dwóch rywali. Zatrzymany jednak w ostatniej chwili. Gołek, bramka. No tak, trzymać rywala. Kupiec, Pelczar. I jest kolejne trafienie. Makowiczyński. Supik. Sam. Mija kupca. Do środka. I teraz zespoły. No prawda jest też taka, że tu troszeczkę to wszystko gdzieś się zaczęło wymykać. A tu kolejny raz, tym razem tutaj w tym wszystkim Kmera i Adam Makowski. Wojsku. Kmera sam. W słupek. Teraz zatrzymuje. Lubczyński będzie próbował tutaj jeszcze pokonać swojego rywala. No i Lubczyński. Do Pańskiego. Pański. Jest bramka. Jest 10. trafienie. Supik tutaj. Nie ma litości dla rywala. 10-0. Czerwone kostiumy, tak jak zapowiadali zawodnicy tej drużyny, będą grać jak reprezentacja Polski. Oby tylko z lepszym skutkiem, jeśli chodzi o wyniki sportowe. Brzeziński, jest szansa na rozegranie tej piłki nieco w inny sposób. Dobra próba strzału, no sporo tam problemów. Tak jak widzimy, wszystko może być i wygodnie. Brzeziński!
A teraz Piotr Chałupka, zatrzymane uderzenie przez Zapolskiego. Na nowy arbiter, który ma na swoim koncie sędziowanie meczów, między innymi Mistrzostwo Europy. Tu Filip Brzeziński z pierwszej piłki, bez kompleksów. Teraz tutaj wciąż sporo ruchu w polu karnym. Dobrze w tym wszystkim, że szut się odnalazł, Brzeziński, gol! Ale odważnie jest szansa, no ale tym razem dobrze Zapałowski. Radosław Brzeziński do Chałupki, ten już za moment będzie strzelał na bramkę i 2-1 dla Forever. Uka w grze, Brzeziński, gol, brawo! Rozwiązania, okazja na oddanie strzału, na pewno przydałoby się to wyprostować. Jeszcze jedna próba i tym razem również świetnie w obronie, że z boku. Nieźle to wygląda. Polonieski broni Zapałowski. Sasierocki, tutaj jest Śmigielski, będzie okazja, Brzeziński. Aj, patrzył tylko jak ta piłka leci, nie miałby żadnych szans na to, by obronić to uderzenie, gdyby raz Czernik kapitalnie tutaj uciekł z tą piłką, ale nie było jak oddać strzał na bramkę, choć jeszcze jedna taka próba. No świetnie to wymyślił, zabrakło naprawdę centymetrów. Rywali dobrze, Edward Chałupka teraz tutaj będzie próbował, słupek ratuje zespół Śmigielski, ogrodzenia od straty kolejnego gola. Koski traci piłkę, Chałupka dobrze to wymyślił, będzie bramka! Forever prowadzi teraz już 4-1. Śmigielski świetnie, teraz też broni Zapałowski tej drużyny, a teraz za to okazja Patrześnej przed szansą, słupek, będzie gol! 4-2! Trzeba ustawić trochę nieco inaczej drużynę. Mają jednak rywal okazję. Sierocki, gol! Trzecia bramka! Śmigielski, ogrodzenia w tej... Teraz trzeba tutaj szukać zagrania w pole karne troszkę inaczej. Sierocki, bramka! Jest gol! Jest remis! 4-4! Tak jak mówię, futsalowe przepisy. Bardzo trudno się do tego przyzwyczaić. Chałupka w ostatniej chwili. To może być interwencja meczu. No a tu faulu nie było, Filip Brzeziński, szansa, brawo, jest gol pod nogami Zapolskiego, ta piłka drużne przed stratą gola, jeszcze jedno uderzenie, kartka za podobne zagranie, teraz ponownie Piotr Chałupka przechwytuje piłkę, Filip Brzeziński do Edwarda, a Łukasik trafia do pustej bramki. Zawodnicy tego się jeszcze uczą, okazja dla Brzezińskiego, który trafia po raz kolejny i Sygiel Wojtkowski bardzo dobrze, Sierocki nie trafia w piłkę, jest jednak szansa, Patrześny nad bramką. Chałupka, jest Filip Brzeziński, podobnie Chałupka już w polu karnym i pięknie, technicznie, dosłownie tak jakby chciał w ten sposób pokazać, że on tu dzisiaj zamierza wygrać to spotkanie. O się utrzymać piłkę w boisku, dobry pomysł, szansa na to, by zdobyć jeszcze tutaj bramkę, Pieńkowski, pusta bramka, Wojtkowski, Pieńkowski, no w końcu może się to uda, Michalak jednak broni, 15 sekund do końca, Sierocki też jest przyblokowany, broni Brzeziński, Forever przed stratą gola. Pieńkowski, teraz jednak już nie było innej opcji, należało umieścić piłkę w siatce. Piękne bramki i dużo ciekawych wrażeń pozostawili po sobie zawodnicy, którzy wybiegli na boisko w Szawnie Zdroju, by pokazać się z maksymalnie jak najlepszej strony. Tibest przegrywa po kapitalnym meczu z Transway GK Autolux 2-3, Zrzeszeni Wałbrzych ulegli mistrzowi 5-10, ale było to naprawdę świetne spotkanie, w którym dużo bramek stracił aktualny, wciąż niepokonany mistrz z poprzedniego sezonu. Forfan Wałbrzych nieoczekiwanie uległ bardzo wysoko, ale Jazz 0-10. Mecz Forever Football Team ze Śmigielskim, ogrodzenia, zakończył zmagania tego dnia 8-5 dla zespołu Aloesa. Tak czy tak, piękne bramki, które zapadły nam w pamięć, dadzą tutaj też sporo do myślenia przed kolejnymi spotkaniami. Na czele tabeli, ale Jazz z kompletem zwycięstw, 6 punktów, zajmuje również drugie miejsce, ma Olimpijczyk Wałbrzych z 6 punktami, bez porażki wciąż Forever Football Team, Transway GK Autolux 3 punkty na koncie, no a Invenio również z 3 punktami i 1 rozegranym meczem zajmuje miejsce obecnie 5. Na dole tabeli
Joyson Quinn Wałbrzych, jeden mecz rozegrany, jedna porażka. Forfan Wałbrzych, dwie porażki również Tibestu Grzegorza Michalaka, co jest swoistego rodzaju niespodzianką. Czwarta drużyna zeszłego sezonu tym razem na razie wciąż nie może wejść w rytm meczowy. Bez punktów Zrzeszeni Wałbrzych, trzy oczka na koncie posiada zespół Śmigielskiego Ogrodzenia. Trzy najładniejsze bramki według redakcji to dwa gole Oskara Sierockiego z meczu przeciwko Forever Football Team oraz piękna bramka Adriana Krausa, która dała wyrównanie w potyczce Transway GK Autolux. Pukać zagrania w pole karne troszkę inaczej. Sierocki, bramka! Jest gol! Jest remis! 4-4! Teraz Kraus. I Lipowski pokonany. Inaczej drużynę mają jednak rywal okazję. Sierocki, gol! Trzecia bramka! Na koniec pięciu najlepszych według redakcji sportowej Wałbrzych zawodników drugiej kolejki uzdrowiskowej Ligi Halowej. Gratulujemy! Na uwagę zasługuje fakt, że po raz drugi z rzędu do tego grona zaliczono występ Edwarda Chałupki.